Akcję zainicjował Solar. Musimy uratować świat. I nominował 4 osoby, a te po wyrapowaniu tekstu kolejne 4. I tak oto Hot 16 Challenge 2 dotarł do głowy państwa. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. Nie tempa, lecz ostra okazała się fraza. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Cień zawładnął wyobraźnią wielu, po głosach krytyki, że jednak rapować powinni artyści, fala nominacji dotarła i do nas. Nie rapowałem, nie wiem jak to się robi, wiem, że przy muzyce można serca otworzyć. Nie tylko serca, ale i portfele, bo i o to w tej akcji chodzi. A przy okazji zawsze można wykrzyczeć głośno: nie kłam ratownika! Z dala od polityki, z dala od banałów. Nie będę tutaj mówić o zjawiskach pogodowych, o polityce też nie, szkoda do tego głowy. Bo głowa zaprzątnięta czym innym. Jeden z leitmotivów tego challenge'u to izolacja. Mam dosyć siedzenia, mam dość nic nie robienia. Bo to jest fajne, ale od niechcenia. Chcę tu stąd wyjść, czy chcę jechać do pracy. Tęskno za szefem, choć nie był on cacy. Mocne i gorzkie to, lecz prawdziwe, stąd akcja, jest challenge. Nawijam w niedzielę, by pomóc medykom, sposobów jest wiele. Niech łam nie tuszuj, zastosuj się proszę. Włóż rękawiczki, maseczki, sam noszę. I niesie się przesłanie i płynie dalej w świat. Dwa tysiące lat, mieliście szans, ale wy wolicie skupić się na lansie. Dla złotych paciorków, zielonych papierów, idziecie po trupach, zmierzając do celu. To jest ten dzień, cierpliwość się skończyła. Przysyłam do was króla Kowira. I niech się nie ziści, przepowiednia artysty. Ja król COVID zawłala.